Zaskoczenie. Gdybym miał je wycenić w liczbach, to wyceniłbym je na jakieś 60 zł, bo tyle kosztuje to radio. Dlaczego zaskoczenie? Bo raz za razem pokazuje, że jego ograniczenia są związane głównie z miejscem na wsad, jaki można tam zapisać. No i wyobraźnią tych, którzy te firmware'y produkują. Przez ostatnie miesiące nie zajmowałem się crunchingiem, bo nie było na to czasu. Nie wszystkie mody mnie w ogóle interesowały. Były ciekawe, ale do życia niepotrzebne. O tyle znowu wpadło coś nowego, nad czym uważam, że warto jest się pochylić i warto na to spojrzeć. Mam na myśli to, że w końcu Quanshang dostał softowo SSB. Dzisiaj sobie to wrzucimy na radio, podłączymy do anteny i zobaczymy, bo pogoda jest ładna, powinna być propagacja dość mocna. Zobaczymy, co się da na tym radiu usłyszeć. Ja Was zapraszam. Dzisiaj przypomnę Wam, jak wgrywać firmware do tego radia. I posłuchamy trochę stacji zagranicznych, jeśli się tylko nam to uda. No dobrze. Nie każdy pamięta, jak się to robiło. To przypominam. Uruchamiamy radio poprzez przytrzymanie PTT, uruchomienie tego radia. Świeci się nam latareczka, dioda biała. Wpinamy kabel programatora do radia. Po czym wybieramy port i łączymy się z radiem. Teraz wybieramy sobie ścieżkę, w której jest. U mnie to będzie akurat w ostatnio pobranych. Klikamy update. Dioda nam mruga. Pasek postępu postępuje. OK, git. Teraz sprawdzamy, czy radio złapało soft. Sprawdzamy, czy jest to, co ma być. Po wgranym nowym firmware'ze, jakby na pierwszy rzut oka nam się nic nie zmieni, pokażę Wam dopiero, jak wejść do tego modu i kilka funkcji, które potem też wrzucę do opisu. One są ogólnodostępne, ale jako ściągawkę w opisie znajdziecie te opcje. I będziecie sobie mogli je odczytać i sami używać. Opanujecie to. Ja Wam tylko pokażę kilka najprostszych, najważniejszych. Po uruchomieniu radia nic się nie różni nam od poprzednich modów. Żeby wejść do naszego nowego, musimy wcisnąć F5. I w tym momencie jesteśmy w modzie. Jesteśmy w naszym nowym modzie. No na tej krótkiej antence nic nie usłyszymy na tym paśmie. Już pokazywałem i mówiłem wcześniej o tym, że ta antena jest głucha poza pasmem 2,70. Dlatego podłączymy coś innego. Ale nie jest to jakby teraz ważne. Pierwszą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę u góry, jest modulacja. Rodzaj modulacji, w której teraz jesteśmy. Zerem zmieniamy rodzaj modulacji i mamy teraz AM. Teraz mamy USB. I tu mamy FM. Potem mamy szerokość odbierania. Możemy zawężyć na 12,5 i na 6,25 i na szeroko 25 kilo. Kolejna ważna rzecz. Możecie się zdziwić, że niczego nie słyszycie. I tutaj jest ta przerywana pozioma kreska. I to jest kreska, którą ustawiamy poziom squelchu. Żeby przesunąć w górę i podnieść poziom squelchu, dajemy sobie... No, przyszła, ale nie chcę, żeby po mnie chodziła. Dajemy sobie na gwiazdeczkę do góry, na F sobie obniżamy, żeby przytrzymać. I teraz jest squelch otwarty, bardzo fajnie pomyślane. No, w tym momencie widzicie, że niczego nie odbieramy, no bo na tej antenie, tak jak mówię, niczego się nie da odebrać w tym paśmie, więc zaraz podłączę antenę bazową 5/8, która jest na dachu, kabel mam tutaj na ziemi. No i zobaczymy, co nam tutaj złapie. Ale może zanim to zrobię, to w sumie wziąłem radio ręczne. Wziąłem radio ręczne i zobaczymy kanał
20, modulacja AM, tutaj mam FM, to przestawię sobie na AM. Uruchomię nadawanie, to powinno być 27200 około pokazać częstotliwość. Proszę bardzo, jest ustawione, nadaje 27 20 50. No ma tam jakieś to swoje zaokrąglenie, ale ewidentnie odbiera i widzicie tutaj ten sygnał, który odbiera. No i nawet słychać to, co odbieram. Teraz się przełączę do FM-u. Tutaj też się przełączę z modulacją do FM-u i żeby nie było tak łatwo, zmienię kanał. Powinno być co? Proszę bardzo. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. No ale jesteśmy za blisko i to zatyka bardzo mocno modulację. Ale działa. Super, nie? Dobra, no to teraz podpinam tą antenę zewnętrzną i patrzymy, czy jakaś propagacja nam się może uda dzisiaj. Jak mam być szczery, to kabel, do którego jest podłączone to radio, jest droższy od tego radia. Mamy tutaj CNT400. No i to nam będzie wyłapywał sygnały. A, i teraz akurat wyłapuje jakieś radio broadcastowe. Już tak sobie. Słuchajcie, ustawiłem na 27555 i teraz tak, no bo tutaj możecie sobie ustawiać szerokość odbioru, zakres odbierany od najmniejszego do największego. No sobie ustawimy najmniejszy i sobie ustawmy faktycznie te 27555. Mamy 27555. No i teraz tak, tutaj żeby dostroić się w SSB, to byłoby za mało. Dlatego jeszcze możemy mieć taki offset. I słyszycie, że jest bełkot. Dajemy PTT. Pojawia nam się offset i możemy się dostroić. No niestety generator słychać bardzo głośno na SSB. No pojedziemy w dół. Trzeba by się dostroić na jakąś stację. Jak ustają zakłócenia, to kurczę, fajnie nawet wyłapuje ten sygnał. Myślę, że wyznaczyłem czarny inny miejsce.
Słuchajcie, to są stacje, które są oddalone jakieś 30 do 60 km ode mnie. No to mocno idą. No ale też wiadomo, że radio szeroko odbiera, więc ciężko wyostrzyć je i pominąć hałas. Mimo wszystko jestem pod wrażeniem, ponieważ słychać ich całkiem nieźle. Ale będę też się odczytać to, co mówi. No witam panie Janku, ale jest jeszcze mały Chorzów. No ale spóźniłeś się, bo był to jeszcze Kuba z Gogołowej. To jest akurat stacja, która jest oddalona ode mnie 3 km. No ale słuchajcie, antena 58 chwali i da się na kilkadziesiąt kilometrów posłuchać całkiem nieźle. Eter jest dość spokojny, bo tutaj nie mamy przebitek propagacyjnych z innych krajów, więc spokojnie można sobie słuchać naszych lokalnych stacji, ale no kilkadziesiąt kilometrów oznacza całkiem niezłą czułość na tym paśmie. Jestem bardzo zdziwiony tak naprawdę. Tylko tak jak mówię, jakby tu się jakieś stacje pojawiły obok, to byśmy mieli tutaj kocioł, ale teraz można sobie fajnie w spokojnym wieczorze słuchać. I tak eter jest bardzo zaszumiony. Normalnie można byłoby się wczytać, wsłuchać w stacje, które tam teraz sobie rozmawiają. Przydałoby się jakieś podsumowanie. Uważam, że jest to jeden z ciekawszych modów, jakie możemy wgrać na to radio. Odbiornik no, nie jest idealny, dlatego też sygnał odbierany nie jest idealny. Jest to bardzo proste, tanie radio SDR, więc do niego wpada wszystko. Gdybyśmy zastosowali filtr pasmowy na wejściu pomiędzy radiem a anteną, bardzo byśmy zawęzili odbiór syfu, bardzo byśmy zawęzili odbiór do sygnału pożytecznego i wtedy te wszystkie testy byłyby bardziej udane. No, to jest radio bardzo tanie, więc odbiera bardzo tanio. I o ile jest to bardzo fajne, o tyle nadal bez dodatkowych filtrów bądź poprawionych filtrów w tym radiu na to pasmo, na CB, nie odbierzemy niczego tutaj super ciekawego w SSB, ponieważ jest to zbyt szeroki odbiornik, żeby usłyszeć SSB. A w AM-ie, w FM-ie działa to bardzo dobrze. Możemy odebrać wszystko, ponieważ tam kroki pomiędzy są dość szerokie. No ale jeśli mamy taki dzień propagacyjny, że ładują nam
albo Włosi, albo z drugiej strony Rosjanie, no to i tak nie posłuchamy, bo wszystko się nam pozlewa w jedno pasmo. Wszystkie funkcje, które są w tym modzie, wrzucę w opisie filmu, więc sobie możecie to prześledzić, przeklikać. Praktycznie pod każdą cyferką z klawiatury znajduje się jakaś opcja. Rozszerzenie pasma odbioru, zawężenie pasma odbioru, szerokość kanału odbioru. No, wszystko tu jest opisane, więc sobie to sprawdźcie. Po prostu pobawcie się, ocencie. Uważam, że jest to bardzo fajna zabawa dla każdego z Was. Nic, dzięki za oglądanie i do następnego razu.